Ja pierniczę. Wygląda na to, że twórcy Forza Horizon 5 zaplanowali sobie, że teraz co miesiąc będziemy dostawać nowy płatny pakiet samochodów. Nie mam nic do tego, bo te pakiety są naprawdę tanie, bo inaczej, niewiele kosztują, tak? 24 zł, nowy pakiet, 4 nowe samochody. Sprawdźmy to. Jeśli macie kupionego Carpassa, to ten pakiet jest poza Carpassem. Ostatni samochód, jaki pojawił się w Carpassie 7.7.2022 roku. I to jest nowy... O, a co to tutaj jest? Voucher? Cars? A, dobra, to nie to. Chodzimy sobie w Carpaki i tutaj mamy American Automotive Carpack, Forza Horizon 5 i 4 samochody. No i zaczynamy sobie od Silverado LT Trail Boss. 420 koni mechanicznych, jakiś taki fajny pick-upik, ale tu jest coś dziwnego. Ford, kurde, co to jest? Wygląda jak jakiś koncept. Za chwilę do niego przejdziemy. Kurde, on jest wymaksowany w klasie S2. Ciekawe auto. Dobra, zobaczmy standardowe kolory. Mamy taki ciekawy brąz, czerwony. Ej, fajnie to wygląda, nie? Fajny pick-upik. Byłem ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Miałem okazję pooglądać te wielkie przody. I ten samochód zdecydowanie reprezentuje tą kulturę potężnych przodów. Obejrzyjmy go sobie. I zajrzyjmy sobie pod maskę, co my tutaj mamy. Ojej, nie, tak wydaje się V8-ka 6 litrów to będzie coś dużego, ale tutaj wygląda to tak, jakbyśmy mieli w europejskim samochodzie taki, wiesz, zwyczajny dwulitrowy silnik. Chodzi mi o to, że ta maska, w ogóle ten cały przód jest taki masywny, że ta V8-eczka to się tutaj mieści bez żadnego problemu, nie? Jeśli lubicie motoryzację jakąkolwiek, japońską czy europejską, w ogóle jeśli lubicie motoryzację, pojedźcie sobie do Stanów Zjednoczonych i po prostu usiądźcie sobie przy jakimś skrzyżowaniu, obojętnie jakim, i popatrzcie na te wszystkie samochody, które tam jeżdżą. Są kompletnie inne od tych, które my widzimy na co dzień, nie? Okej, okay. I tak wygląda środek. Toporny! Okropnie, no okropnie. Nie mogliby tego jakoś tak wyprofilować, jakoś tak... O, tu jacyś ludzie są w ogóle w środku tego budyneczku. Ciekawe. W ogóle pierwszy raz jestem w tym miejscu, nie wiedziałem, że tu... Jakieś ćpuny, ty. Dobra, jedziemy stąd. Posłuchajmy go. Podczas jazdy... Raczej to na takie forzowe klimaty to bez szału, nie? Tak... Przytłumiony jest ten dźwięk. Pewnie będziemy mogli zaraz to zmodyfikować. Ej, fajne to logo Chevroleta z tyłu na tej pace, nie? Takie odstające, zajebiście to wygląda. Ładnie się zakurzył. No i zobaczmy środek. Okej, możemy zwiększyć profil opony, cyk. Naprawdę możemy duże te opony sobie tutaj wsadzić. Zobaczcie, rozmiar felgi się nie zmienia, zmienia się tylko rozmiar opony, nie? Tak to sobie wygląda. I z tyłu. Także możemy teraz naprawdę zrobić z tego ogromne auto. No i słapy. Też można powiedzieć, że taki standard. I tutaj mamy jeszcze sprężarkę. Pyk. Tak wygląda samochód z przodu. No trzeba przyznać, że groźnie tutaj. Widzę też właśnie ciekawą rzecz, bo zobaczcie, tutaj są takie fajne przelotówki powietrzne. Nie, tego nie widać na pierwszy rzut oka. No, ciekawe, do czego to może być, bo tu nie ma żadnej chłodnicy ani nic, nie? No, normalnie mamy takie, wiesz, detale. Mi się zawsze w Forzie Horizon podobały, że podobało, że twórcy przykładają dużą uwagę do detali danego auta. Zajebiste to jest naprawdę. Wygląda to prawie tak, jakby skanowali każdy samochód i dokładnie go odzwierciedlali w grze. Dosłownie każdy najmniejszy detal. Zobacz, nawet tutaj nie jakieś zawiasy przy tej wtyczce. Super sprawa. Natomiast gorsze są oczywiście podwozia, nie? Jak się tam wywróci samochód do góry nogami, no to tutaj coś dziwnego odstaje, co nie powinno odstawać aż tak.
ale odstaje. Tak czy inaczej, no trzeba przyznać, że robi to robotę, nie? Daje dużo realizmu w grze. No i samochód, 900 koni mechanicznych, 7 litrów. Teraz naprawdę ma sporo mocy. Myślę, że dedykowana dla niego klasa to jest klasa... Kurde, czemu ja tutaj na H-shifterze? To jest klasa A. I jest to po prostu taki, o, standardowy pick-upik. Jak każdy inny w grze. Nie wiem, czy jest sens go testować na multiku, bo no, mamy już sporo pick-upów, które prawdopodobnie mają podobne osiągi do tego, nie? I są podobnej wielkości. Mocy to ma, kurde, skubaniec. Następne auto to Chinger! Czytam po polsku, chociaż pewnie po angielsku inaczej się to czyta. Nie wiem jak. Zinger, Chinger czy Kinger? Może Kinger jakoś tak? Nie wiem, kurde. 21C, model na 24 rok. Tej marki mogliście nie znać w ogóle. To jest model, który produkowany jest w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Los Angeles od 2023 roku, czyli od tego roku. No i zobaczcie, mamy tutaj dość ciekawy pojazd. I jeśli chcecie sobie go kupić, nie ma problemu. Wystarczy, że będziecie mieli na koncie takie wolne 2,8 miliona dolarów. Jest to Hyper samochód z klasy średniej, chociaż nie do końca wiem, co to znaczy klasa średnia, bo Hyper samochód to chyba Hyper samochód, nie? Ale zobaczcie, dużo elementów się tutaj podnosi. Jest to model na 2024 rok. Jest to pojazd hybrydowy, czyli chyba spalinowy i elektryczny. Dzisiaj hybrydowy to może oznaczać wiele. Może to być mieszanka jakiegoś wodorowego, nie wiadomo co jeszcze. Obejrzyjcie sobie odcinek powagowanego w sumie. Opowiadał tam o nowych rozwiązaniach Toyoty, jeśli chodzi o silniki zasilane amoniakiem. I ta kurka wygląda sobie w środku. Nie? Ciekawe jest to rozwiązanie. W Forzie już mamy co najmniej jeden taki samochód, gdzie siedzi pasażer za kierowcą, a nie obok. Ciekawe właśnie, nie możemy usiąść na miejscu pasażera. Ciekawe tutaj jest w ogóle, zobaczcie jakie są mocowania te wszystkie, nie? Interesujące. Zawieszenie jakieś w ogóle customowe. No ale tak, w Fordzie Horizon 5 ten samochód ma napęd na 4 koła i wygląda kosmicznie. Tak? Przez chwilę myślałem, że mamy jakiegoś huda na szybie, ale nic nie ma. Ja pierniczę! Klasa S2 wymaksowana 998. Ja pierniczę! Ile my już jedziemy? Co jest? To jest jakieś zajebiście szybkie, ej! Ciekawe jest to w sumie, nie? Że nie mamy tak, że kierowca siedzi obok pasażera, tylko jeden za drugim. Podoba mi się takie rozwiązanie. Nie, no bo wtedy mniejsze opory powietrza mamy przecież, chyba. Raczej tak. No i więcej tego powietrza chyba trafia na tylny spoiler, jak myślicie? Ciekawe auto, nie? Brzmi? Posłuchajmy. Jak V12 startuje. I teraz nie wiem, czy to ma dobrze pokonywać zakręty, czy to ma dobrze przyspieszać. Napęd mamy na 4 koła w standardzie. Wow. Skręca dobrze, ale na pewno nie takie dobrze jak Brabham w tej grze. Chociaż w rzeczywistości podejrzewam, że
zgniecie kości od tych przeciążeń na zakrętach. Zarzuciło aż dziwne, nie? Tak, pewnie tutaj mamy jakiś niestandardowy napęd hybrydowy, pewnie jakiś skomplikowany i tak dalej. Ale wiesz co, w porzie to i tak nie ma specjalnie znaczenia, no bo przecież mamy taką fajną Corvette RI dodaną do Forzy, która ma różne tryby jazdy, ma ten tryb cichy, ma ten tryb głośny, ale w porcie tamten samochód zachowuje się zupełnie tak samo jak każda inna spalinówka, nie? No, przyspiesza lepiej, ale nie możemy sobie, wiesz, pobawić się tymi wszystkimi trybami. I zapewne ten samochód też ma wiele trybów, różnych ciekawych rzeczy. Nie, ale ja wiem, czy jest sens w Forzie się aż na tym tak skupiać, jak myślicie. Skoro i tak nie możemy się tym pobawić, nie? Standardowy silnik da się podnieść do... Ty, nie da się. Aha, bo tu możemy to doładowanie z antylagiem załadować. A myślę, że do tego samochodu nie ma to sensu. I jeśli chodzi o słapy, to możemy zrobić tylko napędu i zrobić mu napęd na tył. Ciekawe, czy to daje jakieś... Nie no, w Fordzie w tej klasie raczej kompletnie żadnych plusów nie ma robienie takiego słapu. Możemy tutaj jeszcze zawieszenie sobie wymienić na driftowe na przykład, jakby ktoś chciał. Możemy sobie skrzynię biegów tutaj ulepszyć. Bardzo mało ma tych opcji. I możemy sobie dać dystansę, jeśli by ktoś chciał, cyk, i dać coś takiego, nie? Dalej samochód jest w klasie S2. Jeśli chodzi o opony, to tutaj nie mamy nawet slików w standardzie, tylko mamy chyba te semi-sliki, wygląda na to, bo mają one te same statystyki co standardowe oponki. Tak wyglądają jego statystyki. 1230 koni mechanicznych i 1365 kg wagi. Są naprawdę zabójcze staty. Okej, no i mamy tutaj miejską sytuację. Zobaczymy. No powinien Chingar sobie tutaj poradzić całkiem chyba dobrze, dlatego że... Może nie w moich rękach, nie? Ale wiesz, napęd na 4 buty, super przyspieszenie. No i całkiem nieźle się prowadzi, więc zobaczmy. Starcik bardzo ładny. O, Brabham. No i tutaj mamy kilka takich fajnych, ładnych zakrętów, dużo prostych. Zobaczymy, co Chingar ma do powiedzenia. Tutaj niestety zakręty. Mógłbym go jeszcze dostosować, on jest teraz na ustawieniu fabrycznym, nic tutaj nie zmieniałem. No i ciężko dogonić czołówkę. Widzę, że to Lambo SC V12 jest bardzo dobre. Ale Brabham to jest jednak mistrz. Jak ktoś wybiera Brabhama w klasie S2, no to już wiadomo, że to jest tryhard, nie? A, no i widzicie, tutaj ma ustawiony dyferencjał, znaczy inaczej, rozkład mocy na tył w 79%. I tutaj przy wyjściu z zakrętu, no dupa uciekała jednak, nie? Ciekawe, takie bardzo agresywne ustawienie tego dyferencjału. Można by było nad tym popracować. Samochód jest w dodatku maksymalnie podwyższony, jak to jest możliwe dla tego modelu, więc zobaczymy, jak będzie obniżony. No jest to chyba najciekawsze auto. Może pierwsze najciekawsze, bo jeszcze tam drugie jest takie, które mnie interesuje. W tym Carpaku. No trzeba przyznać, że wygląda... stój mi kierownica. Trzeba przyznać, że wygląda naprawdę bardzo ciekawie i jest świetnie wykonany. Dużo, dużo detali. Naprawdę warto za te 24 zł, chociażby dla tego samochodu, się wyposażyć, nie? Tutaj mamy coś dziwnego. Nie wiem, co to jest. To wygląda tak, jakby się trochę spóźnili z tym autem.
bo Halloween już minęło. Ja pierniczę, to jest jakiś custom, nie? Ciekawie wygląda. Bierzemy go. Sprawdźmy, jak to jeździ. Okej, okay, jesteście gotowi? Tak wygląda sobie środek. Zaraz zajrzymy do Forza Vista też. O ty kurde. O, Ford zmienił kolor. O, widzę, że ktoś kupił sobie taki pakiecik jak ja. Zobacz, tutaj sobie wyjeżdża Chevroletem. Wpuścimy go, czy nie? Nie, dobra, on mnie wpuszcza, okej. Ja pierniczę, co to za szopa, ej? Patrz na te koła w ogóle, a. Felgi zmieniają kształt, jak się jedzie szybciej, patrz. Patrz na te z przodu. Okej, to jest chyba taki samochód do śmieszkowania w tej grze, nie? To jest malowanie, czy to faktycznie jest taki lakier wytłoczony? Dziwne, co? Ale dziwnie brzmi, ty! No, ciekawe, nie? Uła! Patrz, jakie fotele, bez zagłówków, bez niczego. Przypomina mi się film Dead Proof, jak na to patrzę. Aha, tutaj jaka zmiana biegu, zobacz, jakiś kot w kapeluszu. Dźwignia zmiany biegów. A, ciekawe. Okej, okay. Można chyba z boku otworzyć, tak? Wow, ekstra. I co my tu mamy? Aha, tu jest... Ej, zobacz, ziomek, tu jest normalnie silnik. Mało tego, możesz sobie usiąść tutaj z tyłu na tym fotelu, ale ja nie widzę nigdzie pasów. I możesz patrzeć, jak silnik pracuje, czujesz to? Ale szat. Czekaj, czekaj, bo tu idzie jakaś rura z tego silnika do przodu. Wow, to jest dziwne auto. Okej, okay. No i pusto tam w środku jest, co? Ej, wyobraźcie sobie siedzieć na tym foteliku tutaj w środku i patrzeć na ten silnik. To jest przez jakiegoś psychopatę zrobiony samochód. Coś mam takie wrażenie. Dobra, zobaczmy tutaj opcje tuningowe. O kurczę, nawet jakiś wymyślili tutaj spoiler, zobacz. Dobra, i na dachu, o Boże. No mogli się bardziej postarać, zrobić coś ciekawego do niego, nie? Jeśli chodzi o felgi, tutaj ostatnio dodali do Fordy nowe felgi. Możecie sobie sprawdzić. Samochód jest w klasie S1, to nie są żarty. Ja sobie chyba zaraz na multika nim wyskoczę, zobaczymy. Słapy. Okej. To jest zawieszenie driftowe. I wiesz co? Ja go chyba zrobię do driftu. Ej, bo on ma napęd na tył. I silnik, no chyba centralnie. Ciekawe, jak... Nie no, to chyba nie będzie dobrze latać, cholera wie. Mamy też klatkę bezpieczeństwa do niego. I odciążenie, samochód waży... O, niedużo, 1162 kg. Bardzo ładnie. Wiesz co, ja nie mogę sobie wyobrazić dla tego samochodu innego zastosowania niż driftowanie. No przyznaj to, to musi być naprawdę widowisko, jak na konkursie driftowym pojawia się coś takiego, nie? Spróbujmy coś tam polatać. Niby ten silnik centralnie powinien trochę przeszkadzać, ale wydaje mi się, że samochód jest na tyle długi, że jakoś w tym drifcie powinien się w miarę utrzymywać. Przesterowuje, okej. Okay. Dźwięk trzeba przyznać bardzo dziwny, nie? O Boże, co to jest? Ty patrz. Fajne to, no, takie, myślę, że ciekawe na pokaz driftowy. Mało która furgonetka będzie tak latać w Fordzie Horizon 5, nie?
akurat tylko uważać, bo można nią trochę przesterować w niektórych momentach, ale poza tym... Tarka. O, ja teraz przesterowałem. Chciałem jeszcze tutaj sobie tak ładnie wejść. A, ciekawe, ciekawe auto, trzeba przyznać. Ale raczej taki customik, nie? Natomiast następne auto będzie ciekawe, bo jest to Celine S7 LM z 17 roku i ktoś tutaj mógłby pomyśleć, ale jak to 17 rok, przecież produkowany ten samochód był do 2009 roku. No tak, ale jest to specjalna wersja tego auta. Jest to zmodyfikowany stary już model samochodu, a właściwie hiper czy super samochodu. I tak sobie wygląda nasza furka. Tutaj mamy, powiedzmy, bagażnik. Raczej nikt nie kupuje tego samochodu, żeby bagażnik używać do czegoś codziennego. Tutaj mamy potężną jednostkę. Tak, taki o. Ciekawy samochód, nie? Charakterystyczne dla tego modelu jest to, że ma taki wysunięty do tyłu tył. Taki długi, długi ten tył, nie? I tutaj mamy środek. Raczej samochód dedykowany na tory. Czy my mamy tutaj skrzynię manualną? To może być ciekawe auto do jazdy. I myślę, że zajebiście emocjonujące w rzeczywistości. Bo w Porsche to jest takie, okej. Po prostu kolejny hyper samochód, albo kolejny koncepcyjny samochód, nie? Wyjedźmy stąd i posłuchajmy, jak brzmi. Kurde, szybkie to jest. I bardzo długie biegi. Ekstra. Chyba sześciobiegowa skrzynia będzie, coś tak czuję. Dobra, posłuchajmy. To jest standardowy tuning, że tak powiem, fabryczny. I brzmi tak chyba przeciętnie, nie? Bardziej, jak myślicie? Fajnie, że w ogóle brzmi, że nie jest elektryczny. O, jest plus. O, bardzo dobrze się prowadzi. Znaczy, całkiem nieźle, jak na stare auto. No i teraz pytacie się, czy można coś z nim zrobić. Przeważnie takie hyperauta mają niewiele możliwości tuningowych, ale różnie to bywa. Tutaj możemy sobie usunąć tylny spoiler. O! Możemy ten taki dodatkowy też spoilerek wywalić, jeśli chcemy. Wtedy taka pusta wersja się z tego robi, nie? W ogóle, jak się patrzy z tej strony, to mocno przypomina mi Acura NSX, tą taką starszą. Nie? Oczywiście ten samochód jest daleko bardziej szybki, mocniejszy w ogóle, ale no, jest tutaj pewna jakaś taka analogia, wydaje mi się. I tylko tyle możemy zrobić? Spoko, możemy go jakoś spersonalizować, żeby był taki, można powiedzieć, bardziej cywilny. Ja bym go dedykował raczej na jakieś tory albo coś takiego. Dobra, i tutaj możemy sobie dać jeszcze dystansy, jeśli chcemy, tak? A możemy sobie jeszcze zmienić opony na sliki. Samochód jest w klasie S2. Ja bym spróbował poszukać sposobu, aby go zrzucić do klasy S1. Jeśli chcemy oczywiście grać według zasady automaniaka, czyli tak, żeby zostawić standardowy silnik i napęd na tył, to klasa S1 myślę, że byłaby dla niego dobra. Tak, i wydech. A nic się nie zmienia po zmianie wydechu i słapy.
Jeden słapik mamy, jakby ktoś chciał. Czasami takie samochody niestandardowe w Forza Horizon 5 potrafią być naprawdę zajebiste. A czasami nie. Jak jest w tym samochodzie? Trzeba by było to odkryć, testując go na wielu, wielu trasach, różne konfiguracje tuningowe i tak dalej. Możemy zainstalować zawieszenie driftowe, ale myślę, że nie ma sensu. I klatka bezpieczeństwa. Okej. Okay. Instalujemy to wszystko, no i udało się go wymaksować ze standardu. O! Tutaj pokazuje mi, że jest tylko 1000 koni mechanicznych, ale przeczytałem w sieci, że 1300 koni mechanicznych samochód powinien mieć. A tutaj w grze ma 1000, więc może to jest jakaś inna jeszcze wersja LM. No ciekawe. Tak czy inaczej udało się jego moc podnieść na standardowym silniku do 1000, do 1500 koni, kurde. Wszystko oczywiście przenoszone na tylną oś i skrzynia manualna. Wyobrażasz sobie jechać samochodem, który ma 1500 koni mechanicznych i zmieniać manualnie biegi? Dźwięk samochodu nieco zmężniał, mam wrażenie. Co powiecie na launch control w manualu? Oczywiście w Fordzie jest to absolutnie możliwe. A i tyle z launch control. Ja tu widzę potencjał na 4 paki na 6 biegu. Ręczna zmiana biegów jest magiczna w tym aucie. Kurde, fajna sprawa. No do 400 trzeba przyznać, że bardzo szybko się rozpędza, nie? Te długie biegi robią tutaj robotę. Mamy takie wrażenie, jakby był tylko jeden bieg, jak już wrzucimy tą szóstkę. Tak, ale 440 km na godzinę to taki maksik. 44 tam chyba pokazywało mi, 45, coś takiego, nie? Do tylu mógłby się rozpędzić. No, moglibyśmy pojechać tam na jakąś niestandardową mapkę i wiesz, polecieć z jakiejś wysokiej góry, nie? Żeby to sprawdzić jeszcze, ale na tej drodze chyba wystarczy, macie mniej więcej pojęcie, jaki jest jego Vmax. Chyba dobrze znacie ten model, nie? Tu jest po prostu jego taka jakaś wersja unowocześniona delikatnie. W sumie 2017 rok to już dawno temu, kurde. 6 lat temu, nie? Pewnie niedługo będzie 7 lat temu. No, ale taki sobie jest S7 LM. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Hejas.